Zanim przejdę do definicji, co trochę mnie zaskoczyło, szczerze powiedziawszy, musiałem napisać sobie tę definicję, to jednak zrobię dwa zastrzeżenia. Pierwsze, wydaje mi się, że umawiamy się, że mówimy o patriotyzmie polskim. A drugie zastrzeżenie, że zarówno w Polsce, jak i w innych krajach to pojęcie, ono się zmienia i ono będzie miało różne akcenty w zależności od tego, z jakim krajem, z jakim miejscem na świecie, w jakim stanie rozwoju bądź degradacji dane miejsce, czy kraj, czy państwo się znajduje. Inaczej mówimy na pewno w każdym miejscu, przepraszam, Japonia, trzęsienie ziemi, czy tamten region, czy tsunami, który jest stale nawiedzany, jest w strefie sejsmicznej. Inaczej mówimy w kraju, który jest w stanie wojny, czy Polska historycznie. Inaczej mówimy w kraju autorytarnym, inaczej mówimy w kraju demokratycznym. W związku z tym, przepraszam, ponieważ każdy z tyłu z nas z głowy ma jakieś doświadczenia, wizyty w różnych miejscach na świecie i siłą rzeczy przychodzą pewne myśli, wspomnienia, jak mogłoby to wyglądać, gdybyśmy w innym miejscu czy o innym miejscu dyskutowali. A teraz przechodząc do tej definicji, to myślę, że to, że patriotyzmem nazwałbym dzisiaj takie dogłębne poznawanie naszej przeszłości, rozumienie teraźniejszości z myślą o odpowiedzialności za przyszłość naszej wspólnoty, i tej lokalnej, i tej krajowej, i tej szerszej europejskiej, czy większej. To pierwsza część. Druga to budowanie mądrej, zdrowej miłości do ojczyzny i do tych wspólnot. Trzecie zdanie tej definicji to tworzenie możliwości uczestnictwa, wnoszenia wkładu w stabilny rozwój dobra wspólnego możliwie wszystkim ludziom, ale także pamiętając o tych, którzy są z różnych powodów wykluczeni, aby mogli nimi nie być albo mogli liczyć na naszą pomoc. To już poza definicją. I to zdolność i umiejętność niegodzenia się na zło w jego różnych przejawach. I tak bym ujął tę swoją na poczekaniu opisaną definicję patriotyzmu polskiego. A teraz, ponieważ tutaj były podawane różne przykłady czy różne zdarzenia, chciałbym, kilkanaście lat temu rozmawialiśmy na temat pomocy rządu szwajcarskiego dla polskich rolników z profesorem Dębińskim, który był poproszony jako ekspert do tego, żeby wyselekcjonować grupę polskich rolników, którzy mogą liczyć na pomoc rządu szwajcarskiego. To był konkurs i rolnicy złożyli różne aplikacje i jeden wygrał z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego. No i delegacja szwajcarska z panem profesorem jako doradcą pojechała do tego rolnika. Świetny biznesplan, piękny projekt, przekonywujący. I zastali tam koszmarne widowisko. No bałagan w każdej postaci w tym. Po prostu profesor się nie przyznawał, że było mu chyba trochę wstyd. No ale biznesplan był ok. Natomiast to, co się działo w otoczeniu, było przerażające. I profesor parokrotnie próbował tego rolnika pytać o to, co musiałoby się stać, żeby on miał ład i porządek w tym swoim obejściu. Ja przepraszam za tę wycieczkę, ale ona jest tutaj istotna. No i tak chyba za drugim razem przyciśnięty ten rolnik już na uboczu do tego profesora mówi, słuchajcie, to bardzo krótkie zdanie powiedział. Mój dziadek musiałby leżeć na tym cmentarzu, który jest 500 metrów od nas. I profesor podzielił się tą opinią w czasie kongresu z
innego z ludźmi, którzy się zajmują etnografią międzynarodowego. I okazało się, że ogromne znaczenie mają więzi i pewna tradycja, związki wielopokoleniowe z tym, co później robimy, co się dzieje. Drugi przykład podam sprzed paru tygodni. Miałem spotkanie z delegacją jednego z największych inwestorów na świecie finansowych. I Hiszpan zajmujący się bardzo dogłębnie historią i także zgłębiający historię Polski, który zadawał mi pytanie, jak to się dzieje, że wy nie macie tak wielkich konfliktów, takich konfliktów. Co decyduje, że nie macie takich ruchów odśrodkowych, mocnych jak my w różnych regionach Hiszpanii? To nie chodziło tylko o Katalonię czy tam kraj Basków, ale także w innych miejscach. I on to też jego interesuje, też to bada, że w Polsce to wygląda lepiej niż w innych krajach. I trzecią kwestię to bym myślę jednak powiedział, że która rzutuje na to, jak my postępujemy, jak się zachowujemy w Polsce, to jest kwestia jednak ogromnych zmian, jakie następowały na przestrzeni wieków, ale także w ostatnich kilkudziesięciu latach, gdy chodzi o własność i z tym związane pewne prawa, te zmiany, przemiany, niejasność, ona działa destabilizująco i ostatnie zdanie. Ja myślę, że bardzo wielu jest nas dumnych i to są miliony Polaków. Ja jestem tutaj dobrej myśli, zgadzając się, że jest ta próżnia w określonych obszarach. A po prostu coraz więcej osób sobie zdaje sprawę, że po kilkuset latach wielokrotnie przerywanego procesu budowy potencjału materialnego, a czasami i intelektualnego, że mamy szansę współtworzenia i ponoszenia odpowiedzialności. To jest wspaniałe wyzwanie. O tym trzeba mówić, przypominać i to budować. Bardzo dziękuję panie prezesie.